Drogi na pewno lepsze niż kiedyś, jak tutaj byłem w Bytomiu. No, drogi chyba były najlepsze, tak. Pamiętam, że nie wyglądały za dobrze kiedyś, jak tutaj byłem, a teraz już lepiej. Rynek piękny, podoba mi się. Raczej nie, raczej było tak, jak się spodziewałem i najbardziej można powiedzieć, że tak na plus zaskoczyło mnie właśnie baza, jaka powstaje i no i lodowisko też, bo bardzo, bardzo tam jest ładnie. Myślę, że bardzo dobra jest lokalizacja, wszędzie jest blisko, też jest bardzo fajny rynek. Jacek Trzeciak. Wielki klub. Królowa Śląska. Wielka drużyna. No to na pewno historia. Myślę, że przede wszystkim kibice. Też słucham Dymka NF i też widziałem różne klipy, potencjał tego miasta, jeśli chodzi o kibiców i myślę, że to jest ta rzecz, która mi mówi o Polonii Bytom. Lekkoatletyka chyba. Koszykówka. Tak jak mówiłem, ostatnio tenis bardzo mi się spodobał i myślałem o tenis. Kierowca zawodowy. Ciężko powiedzieć, ale może tym kolarzem bym był. Sam nie wiem. Tak podporządkowałem życie pod piłkę, że tak naprawdę teraz nie wyobrażam sobie życia bez niej, ale też może w przyszłości widziałbym się w jakichś służbach mundurowych. Najlepsze nazwiskowo no to Kuba Błaszczykowski, a tak piłkarsko czysto to Lukinias chyba. Może nie czysto na boisku, ale w treningach, no to Mariusz Pawlec. No, Norbert Radkiewicz. No to Rafał Murawski z Pogoń Szczecin i Kamil Dygas. Myślę, że Martin Dobrotka, z którym rywalizowałem w Suwałkach. Też bardzo barwna postać, która też z kilkoma dobrymi zawodnikami miała możliwość rywalizować. Guardiola. Guardiola. Myślę, że Pep Guardiola. Mourinho. Messi, Xavi, Ronaldo, Ronaldinho i gruby Ronaldo. To Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, Zidane i Lewandowski. Ronaldo, Messi, Neymar, Benzema i Xavi. Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Thierry Henry. No to w tym momencie na pewno Mbappe, Messi, gdzieś tam też ze względu na historię to Ronaldo. Virgil van Dijk, Mbappe, Ronaldo, Messi. No niech będą Chiny. W Paryżu jeszcze nie byłem, a chciałbym bardzo zobaczyć Paryż. Chyba Rzym, nigdy nie byłem. Ja chciałbym zobaczyć Maderę. Stany Zjednoczone, nie wiem, jakoś tak zawsze fascynuje mnie ten kraj i chciałbym go odwiedzić, tylko no to tak jak wiadomo, tam podróż jest na pewno na dłuższy okres czasu, trzeba mieć wolny i myślę, że to zostawię, jak już nie będę grał w piłkę. Myślę, że Phuket w Tajlandii to miejsce, do którego chciałbym przejechać się. Do domu rodzinnego Jastrzębia. Dom rodzinny. Dom rodzinny. Ja tak samo. To dom rodzinny w Rzeszowie. Jestem bardzo zżyty z domem i bardzo lubię tam wracać. Oczywiście to Suwałk, moje miejsce rodzinne i tam bardzo lubię wracać. Debiut na pewno w Ekstraklasie. Debiut w młodzieżowej reprezentacji. Pierwszy raz orzekłem na piersi. No to te dwa mecze. W tamtym sezonie chyba mecz z Zagłębiem lubię. Derby. Bramka, asysta. Puchar Polski z Legią Warszawa. A mój debiut w kadrze U18 Finlandii. Może nie grałem w tym meczu, ale to na pewno drugi mecz barażowy z Termaliką. Brookbet, wygrany i po tym meczu świętowanie awansu do Ekstraklasy. Myślę, że to mój pierwszy mecz w pierwszej lidze. Debiutowałem, mając 19 lat i myślę, że to jest mecz, który najbardziej mi zapadł w pamięci. Technika, myślę. Technika. Wszechstronność i gra kombinacyjna. Dobra gra w defensywie. Myślę, że charakter, taka
taki odbiór, szybki odbiór piłki i długie podanie. Myślę, że gra w defensywie. A jak powiem, że sensem ogólnie tak życia, to chyba będzie nawet... Wszystkim. Życiem. Piłka nożna sprawia mi dużą przyjemność, którą każdego dnia lubię robić. Jest moim, całym moim życiem. No, podporządkowałem się temu w 100% i piłka nożna to jest całe moje życie. Przede wszystkim spełnienie moich marzeń. Zawsze marzyłem o tym, żeby grać w piłkę, rozwijać się. I myślę, że Polonia to jest idealne miejsce, żeby spełniać swoje marzenia i iść jeszcze wyżej. Tutaj jestem trochę przeżartym wzrokiem Szymona Jopka, więc mówię Szymon Jopek. Okej, dlaczego? Świetna osoba, no, osobowość, duża, tak, umiejętności piłkarskie. Wiele by mówić, ten czasu by nam nie starczyło tutaj, jak my wszystkie. Tomek Gajda. I dlatego, bo ma taki dryk przywódcy i widzę, że wszędzie by się odnalazł. Na pewno Mateusza Młynarczyka. Ja myślę, że Michał Szmigiel. Myślę, że Ścisły odnalazłby się na piłkarskim topie doskonale. Ta osoba, już też wcześniej z nią rywalizowałem, to jest Dawid Wolny. Myślę, że ma papiery chłopak. Jako dobry, wartościowy zawodnik, który przyczynił się do czegoś fajnego, czyli awans lub nie wiem, dobry jakiś epizod w Pucharze może Polski też, czyli finał, coś takiego. Myślę, że to było najlepsze. Dobry zawodnik i dobry człowiek. Ktoś, kto nigdy nie odpuszcza i walczy do końca. Człowiek, który nigdy nie ustępował. Jako bardzo dobry zawodnik, który przyczynił się do jakiejś fajnej, pozytywnej rzeczy. Przede wszystkim solidny zawodnik, który przede wszystkim swoją grą w obronie da dużo radości kibicom.